Powiedz mi, gdzie masz kluczyki od czołgu? W plecaku. Jeżdżąc palcem po mapie, na lewo od Warszawy odnajdziesz słuchacze. Raczej, bracie, to miasto jest piękne. Kocham tutejsze bloki i każde osiedle. Siemaneczko, słuchajcie, to jest kolejny odcinek programu Na Miejscu Ekstra. Dzisiaj odwiedzamy Iwaszkiewicza w Chłodakowie. Zobaczycie, jak są prowadzone te lekcje, dlaczego warto zostać uczniem tej szkoły. Siemanko, cześć. Cześć. Słuchajcie, powiedzcie mi, jaki jest profil waszej klasy? Okej, okay, i co można wynieść właśnie z takiego profilu klasy? Wiedzę ogólną na temat świata i wszystkiego, co nas otacza. O roślinach, zwierzętach i wszystkim, co nas interesuje. Powie pani, czemu warto na przykład zajmować się przyrodą? Przyrodą. Znaczy w ogóle przyjście do tej klasy na pewno zapewni im zdobycie wiedzy i umożliwi zdanie matury z tych przedmiotów, które mogą im umożliwić dostanie się na SGH, SGWW, całą rehabilitację i wszystkie kierunki medyczne i biologiczne, no poza medycyną de facto. Macie profil humanistyczny? Tak. Rozszerzony polski, historia, standard. Fajnie, że rozszerzony historia, o historię warto dbać. Majka, spójrz prawdzie w oczy! Ona pociągnie cię za sobą na dno. Już nawet stamtąd nie wychodzi. Wszyscy mówią, że nie spotkamy jej już w szkole i tym bardziej między nami. I co z tego? To moja decyzja, z kim mam zamiar się zadawać. Poza tym... Wcale nie! Tylko ty tak myślisz. Siemanko, z nami jest Ewelina, cześć. Hej. Ewelina, słyszałem, że kiedyś byłaś taką cichą myszką. Tak, to prawda. Mhm. I co, takie warsztaty, profil humanistyczny pomógł ci rozwinąć, otworzyć do ludzi? Tak, bardzo. Mhm. Dzięki temu umiem rozmawiać nawet z ludźmi normalnie. Nie mam wstydu. Ale życie to nieustanna walka. Nienawidzę tego słowa. Życie? Cicho, nie mogę tego słuchać. Więc nie słucham. Chcę ciszy. Nie da się uciszyć myśli. Co tak patrzysz? Możesz przestać? Po co to wszystko? Przestań patrzeć! Zmusz mnie do tego! Dziewczyny, co dają takie warsztaty? Co dają? Doświadczenie na pewno, sceniczne. Bo jakbyś jeszcze była w gimnazjum, wpadłem z tą kamerą, to raczej byśmy nie porozmawiali. Tak, w gimnazjum to nawet uciekłabym po prostu. Mhm. Jestem Richardem. Tak. Wow. Jestem Ricardo. Jestem Richardek, jak stary latynoski Lovelace. Kiedy wreszcie zapanowała między nami jedność, poczułem, że moja miłość słabnie. Może kochałeś mnie tylko dlatego, że ja nie kochałam ciebie? Nie! Nigdy nie byłem tak szczęśliwy, jak w okresie naszej wzajemnej miłości. Przysięgam ci! No i słuchajcie, jeżeli ktoś jest cichą myszką i ma z tym problem, ma z tym jakiś kompleks, to warto się zapisać do profilu humanistycznego. Albert, ty kręcisz nogi? Tak się, powiem panu, że zastanawiałem, czy kurczę, jestem w szkole, czy w wojsku? No, można powiedzieć, część wojska w szkole. Czy nasza kamera dobrze trafiła w ogóle? Jaki to jest profil klasy? To jest klasa mundurowa, służb mundurowych. Przedmiot bezpieczeństwo narodowe. Baczność! W prawo, zwrot! Naprzód, marsz! Co daje taki profil w dalszym ciągu nauczania? Studia jakie można? Przygotowanie na zdanie na studia, na przykład. Wojskowe jakiekolwiek, w różnych, że tak powiem, kierunkach wojskowości, to na pewno. A tylko wojskowość? Na przykład, jeżeli ktoś by chciał potem zostać policjantem, strażakiem? Oczywiście. Tutaj są służby mundurowe, czyli wojsko, policja i straż pożarna. Słuchaj, powiedz mi tak, widzę, że jesteś tak osamotniona w tym gronie męskim. No, tak się przytrafiło. Okej, okay, a podczas ćwiczenia jak to wygląda? Pomagają koledzy? Oczywiście, zawsze. Mhm. W tym roku jest realizowane tylko jest wojsko. W jednostce wojskowej, która podpisała z nami umowę nawet, jest bardzo sympatycznie. Są zajęcia prowadzone właśnie w Bielicach. Niektóre są prowadzone u nas. Się uczymy pewnych specjalizacji w zawodzie, które możemy podjąć w przyszłości. Jeśli chodzi o praktykę, co może spotkać tutaj ucznia takiego profilu? Tor, wojskowy tor przeszkód na przykład. Czyli małpiga jest grany? Oczywiście. No, zajęcia strzeleckie również. I w wojsku? Tak, tak. Kręcicie broń? Trochę tak. A powiedz mi, jak strzelałeś, to czułeś dreszcz adrenaliny?
No trochę jest. Jak są tutaj kryteria oceniania uczniów? No, przede wszystkim na frekwencja. Frekwencja i sprawność. I sprawność fizyczna. Frekwencja, sprawność. No i oczywiście wiadomości. Powiedz mi, gdzie masz kluczyki od czołgu? W plecaku. Rozmawialiśmy z panem Arkadiuszem Cybulskim, podoficerem służby celnej w stanie spoczynku. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dobrze, słuchajcie, otwierają się kolejne drzwi, ale lepiej o tym, gdzie my jesteśmy, opowie nam pani Marta. Pracownia gastronomiczna. Tu kształcą się nasi przyszli kucharze. Albert, tu się coś smaży dla ciebie. Siema. Cześć. Jak masz na imię? Mateusz. Mateusz, powiedz, co tutaj dobrego się pichci? A kurczaczek do warzywek. Słuchajcie, panowie, czemu warto akurat być kucharzem? Co jest takiego fascynującego w kulinariach? No, to kwestia pasji. Mamy taką. Ludzie lubią różne rzeczy. Mhm. Lubimy gotować. Mhm. Słuchajcie, a teraz już w ogóle już jest hardcore. Pokażemy, jak szybko posiekać ogóra. Przyspieszy się. Będzie musiał dać turbo. Jestem zafascynowany takim siekaniem. Wiesz, że jesteś dobrą kandydatką na żonę? Nie jestem dobrą kandydatką na żonę. Ale już masz bardzo jedną dobrą zaletę. Tak, umiem gotować. Program na miejscowie, z nami pani Lidia Pojawa. Witamy serdecznie. Witam państwa. Jest pani wychowawcą mojej klasy? Nie jestem wychowawcą, tylko prowadzę przedmioty zawodowe. Aha. I jak teraz przedmiot zawodowy właśnie się odbywa? Procesy produktów gastronomicznych. Co takiego w sobie ma kulinaria, że aż tak pociąga, żeby oddać swoje życie, można powiedzieć? Bo to jest zarówno praca, jak i dom. Myślę, że w tej chwili tak bardzo rozpropagowany jest ten zawód, że kulinaria już nie kojarzą nam się z mieszaniem garnków w kuchni, tylko myślę, typowym, że jest to skabowym, sztuka. Tylko sztuka. Tak, że to już jest sztuka i myślę, że młodzież nasza zdaje sobie z tego sprawę i staramy się ich nauczyć tej sztuki. Mhm. Jak masz na imię? Rafał. Rafał, powiedz mi, słuchaj, ja powiem ci, ja bym to nazwał, że to są jakieś pierożki. Nie, no to są rogaliki. To są rogaliki. Z nadzieniem różanym. To są rogaliki z nadzieniem różanym i powiedz mi, w domu też często serwowane przez ciebie? W domu rzadziej myślę, ale też czasem tak. A po tej szkole co oni mogą uzyskać? Na przykład, nie wiem, jakieś studia? Czy od razu mogą szukać pracy? Tak, bo uzyskują tytuł technika, a dodatkowo po maturze oczywiście mogą starać się o to, żeby dostać się na studia. Mhm. Siemanko. Witam. Słuchaj, powiedz mi w ogóle, gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w sali kelnerskiej zespołu szkół Iwaszkiewicza. Dobra, tutaj mamy wszystko. Rozszerzone. Jest tutaj szczytce do przekąsek. Dla kogo są nakrycia rozszerzone? A co zależy? No ogólnie nakrycie... To jest takie VIP? Nie. Ogólnie zakrycie rozszerzone jest do przekąski i dania głównego z zupą i deseru. Kiedyś takim, nie wiem, trikiem wzywającym kelnera było pstryknięcie palcami. Czy to jest w ogóle na miejscu zachowanie? Nie. Nie, tak się nie powinno robić, lepiej podnieść po prostu rękę. Irytuje to? Irytuje, bardziej jest to niegrzeczne. Do ciebie mówisz, raz mi pstryknij palcami. Jestem nauczycielem przedmiotów gastronomicznych, uczę klasy technikum hotelarstwa, technikum organizacji usług gastronomicznych i zasadniczą szkołę zawodową o zawodzie kucharza. Ten nóż. Danie główne. Zupa. Przekąska. Widelec do dania głównego, do przekąski. Przecież my się nie mówiliśmy wcześniej, skąd to wszystko wiesz? Przecież... powie pani mi, co daje taki profil szkoły? Na przykład nie wiem, czy to może zostać tylko kelnerem, czy to otwiera jakąś furtkę na dalsze horyzonty, otwiera szersze horyzonty? Myślę, że nie tylko. Natomiast myślę, że wszyscy powinni mieć podstawy znajomości sporządzania potraw i bycia w zakładach gastronomicznych, obsługi konsumenta. A dlaczego akurat wybrałeś taki kierunek? Dziś ogólnie zaczęłam szkołę od reklamy, ale no niestety, że no za dużo rysowania, ale lubię gotować, no to przyszłam na technikę organizacji usług gastronomicznych. Przy okazji mam właśnie kelnera. No i teraz będziemy mieć na szczęście wakacje, warsztaty płatne i będą jeszcze warsztaty, które będą się kończyć licencjatem, więc bardzo ci opłacało przyjść. Każdy nauczyciel w szkole daje szansę poprawy. Można się poprawiać z wszystkich przedmiotów. I kto z was będzie wykreowany jako następca Magdy Gessler? No dobra,
dobrze. To dobrze, się nie przyznajecie. Tak? Jak się robi dobre risotto? Przepis na dobre risotto? Prócz tego magicznego składnika. Rąbek tajemnicy, tak? No to na początku najważniejszym składnikiem jest dobry ryż. Czyli ryż jest podstawowy, bo jest to specjalny ryż arborio, który chłonie płyny, smaki. Dlaczego wybrałaś akurat taki profil? Bardzo lubię gotować. Telewizowy program na miejscowie, kolejna kandydatka na żonę. Lubi gotować? Od razu po szkole mogę już pracować, chociaż mam nadzieję, że uda mi się studiować jeszcze. Bardzo fajna atmosfera, bardzo fajni nauczyciele i bardzo fajni ludzie. Siema, jestem Natalia i przed chwilą właśnie wygryzłam... Ciebie? Daniela. I od dzisiaj my prowadzimy program. Ja jestem Natalia, to jest Patrycja. Patrycja. Bardzo nam miło. Jesteśmy uczennicami klasy dziennikarskiej. I chciałbym zadać kilka pytań. Na samym początku, o pierwsze wrażenie w naszej szkole. Ja powiem już jako bezrobotny, że szukam pracy. To jest pierwsze, jeżeli nie macie jakieś takie opcje. Albert też szukasz pracy, bo kamerę zdradził. Teraz szukam pracy. Tak, możemy robić wszystko, żadna praca nie hańbi. Wrażenia w szkole. Słuchajcie, mega pozytywnie. Dzieje się tutaj naprawdę dużo. Jesteśmy mega zachwyceni z Albertem. Już wspomnę ten wątek, jak byliśmy tam w pracowni kulinarnej, że musiała być chusteczka papierowa, bo Albert dostał ślinotoku. Zobaczyliśmy te dania, które gotujecie. Naprawdę, się naprawdę szkoła wojskowa. Wobec tego, że jestem strasznym patriotą i pociągałem militaria. Super. Iwaszkiewicz jest najlepszą szkołą. Zapraszamy. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tak, bez wyjątku. To jest pracownia grafiki komputerowej. Tutaj odbywają się zajęcia głównie z grafiki komputerowej, odbywają się zajęcia z projektowania kampanii reklamowej. W tej chwili jesteśmy na zajęciach projektowania kampanii reklamowej. Oni robią elementy tej kampanii związane jakby z promowaniem naszej szkoły w czasie Dni Sołaczewa. Dlaczego wybrałeś grafikę? No to po pierwsze, bo jestem fanem reklamy od zawsze. No i wydawał mi się ciekawy ten profil, bo to był nowy profil, dopiero drugi rok był w tej szkole. Mhm. Myślałem, że będzie ciekawie i jest. Czyli jak oglądasz filmy, to tak naprawdę nie oglądasz filmów, tylko reklamy? No dosłownie. Ci uczniowie w tej klasie mają już swoje realizacje, które mogą oglądać gdzieś tam na zewnątrz. A na jakich programach pracujecie? My tutaj w pracowni mamy przede wszystkim Corela i Photopainta. Jesteśmy w pomieszczeniu technik organizacji reklamy. No powiem szczerze, że sam ten klimat już pobudza kreatywność. Tak myślę. Staraliśmy się tutaj, pomieszczenie zostało zaadoptowane. Wcześniej była to pracownia gastronomiczna. Uczniowie ze mną malowaliśmy ściany, ustawialiśmy tutaj panele takie, które oddzielały jakby część taką techniczną. Odtwarzamy w trakcie pracy sobie jakąś muzykę, żeby właśnie czuć się dobrze, tak, i swobodnie. To jest potrzebne w agencjach reklamowych, tak, pewnie jakieś reklamy również. Tak, oglądamy tutaj często, analizujemy jakieś kampanie, jakieś reklamy, przyglądamy się, patrzymy na plusy i minusy. Mamy dla was konkurs. Słuchajcie, Albert zaraz wam da kod. Trzeba go zeskanować, najlepiej chyba będzie telefonem, aplikacją do QR-ów. I kto pierwszy w komentarzu napisze, jakie jest tam przesłanie, otrzyma od programu na miejscowie fajną nagrodę. Ciach. Dlaczego warto akurat być uczniem waszej szkoły? Dlaczego warto być uczniem naszej szkoły? Bo nasza szkoła jest najlepsza. Jest interesująca, jest bezpieczna, ma ciekawą ofertę, ofertę dla każdego. Okej, okay, słuchajcie, co to jest? Jakieś ściągi są pisane? Co to jest? Praca domowa. Praca domowa, ja pamiętam te czasy, parapety. Słuchajcie, za nasz czas były parapety, teraz chociaż są jakieś blaty dane. Oko naszej kamery zobaczyło również fajnie na przykład zrobiona pracownia kulinarna. Czy to jest tylko środki własne, czy na przykład pomaga wam Unia Europejska? Jeśli chodzi o organizację tej pracowni, to pracownia ta została wyposażona przez organ prowadzący w całości i wyremontowana przez organ prowadzący. Z nami są ludzie, którzy reprezentują Technikum Hotelarstwa. Siema, jak masz na imię? Damian. Ania. Karol. Słuchajcie, a dlaczego akurat taki profil? Można spotkać wielu ludzi ciekawych. Praktyki dają dużo możliwości, jakieś znajomości przede wszystkim. Praktyki w jakich hotelach? Sheraton, Westin, Sobieski. Są raczej takie te lepsze. Wiadomo, że nauka i obowiązki to rzecz pierwsza, ale wyczuliśmy tutaj dzisiaj z kamerą fajny luz, fajną atmosferę nawet między uczeń a nauczyciel, że nie ma takiej ostrej jakiejś tam ściany. Powiem tak, zbyt dużego luzu to nie chciałabym, żeby było. Jakiś dystans musi być, natomiast rozumienie ucznia to jest podstawa w nowoczesnej szkole, tak mi się wydaje. Jesteśmy na świetlicy, często przebywacie? Co przerwę.
co przerwę. I na przykład, jakie są tutaj pozytywy? Nie wiem, widzę jakiś internet, jakąś muzyczkę może to puścić? Na przykład, nie wiem, jak ktoś ma jakieś okienko, świetlica jest otwarta? Tak. Jakie tutaj odbywają się zajęcia? To jest klasa druga A, przygotowuje się obecnie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, które odbędzie się jutro, więc jeszcze tutaj dziewczyny ćwiczą z nami wszystkie umiejętności w programach komputerowych, w insercie, w programie subjekt, gratyfikant, płatnik. Masz piątkę, powiedz mi, ciężko trzeba pracować na tą piątkę? Nie, tylko troszkę. A powiedz mi, co takiego trudnego jest w ekonomii? Nic. Dlatego piątka, dlatego ja pytam, dobra już. Powie pani mi, po takim technikum ekonomicznym to tylko księgowa, czy są nie, różne szerokie... Absolutnie. Bardzo szerokie spektrum możliwości. Przede wszystkim przygotowujemy młodzież do podejmowania samodzielnie działalności gospodarczej, ale oczywiście wszystkie prace biurowe i jak najbardziej z drugiej kwalifikacji będzie młodzież przygotowana do wykonywania zawodu księgowego. Okej, umówmy się, że może nie wyglądam, ale jestem gimnazjalistą, absolwentem gimnazjum. Wchodzę sobie tutaj i co mam dalej robić? Gdzie mam iść, do kogo na przykład zadzwonić w domu, czy wchodzić w internet? Co dalej robić? To znaczy przede wszystkim przed wizytą u nas zapraszamy na naszą stronę internetową iwaszkiewicz.edu.pl. Mamy swój jakby witrynę na Facebooku. Fanpage. Tak, fanpage, dokładnie. ZS Iwaszkiewicz razem pisane, pierwsze trzy litery z duże litery. I tam są wszystkie aktualności, wszelkiego rodzaju informacje, także i dla gimnazjalistów. Dobra, a tak powiedzmy, zestresowałem się na egzaminie strasznie gimnazjalnym, sobą mi poszło. Mam tutaj szansę się dostać? Oczywiście. Przede wszystkim jest jeszcze czas, żeby powalczyć swoim świadectwem i swoimi ocenami, bo egzamin gimnazjalny nie jest jedyną rzeczą, która decyduje. To nie jest wyrocznia. Tak, oczywiście. Okej, jeszcze może jakiś telefon kontaktowy do sekretariatu. Ulica Chodakowska, czyli 46 kierunkowy, 863-3221. Okej, a na koniec trzy słowa, które opisują szkołę w Chodakowie? Energia, różnorodność, wysoka kompetencja. Szła do cywila, niejedna panna płakała.